Kochani, podzielę się z wami dzisiaj pewnym poselstwem, które też w pewnym sensie od kilku tygodni jest dla mnie bardzo osobiste, dlatego że Bóg mnie napomniał tym słowem, o którym wam powiem. Często jak ludzie słyszą napomniał, to od razu myślą, o, co za moralny grzech popełnił. Nie o moralność chodzi. Chodzi o to, w jaki sposób się rozwijamy. To, że to płynie w jednym duchu, to mam potwierdzenie dzisiaj, bo będę mówił z Ewangelii Łukasza 16, 1-13. Fragment tego cytował wam dzisiaj Artur. Ale mniej więcej tak 5 tygodni temu Duch Święty nakierował mnie na te słowa, na ten fragment, który znam. Wydawało mi się, że znam. I wydawało mi się, że go rozumiem i wydawało mi się, że go dobrze stosuję. A Bóg powiedział, nigdy nie spuść tych słów sprzed swoich oczu. A potem powiedział i podziel się z ludźmi, którzy są przy tobie. Ci z was, którzy byli na ostatniej modlitwie wstawienniczej, to mniej więcej wiecie, co mówicie, bo modliliśmy się też w poprzedni czwartek, bo w tym tygodniu nie było tym kierunkiem. Ja wam pokażę dzisiaj, bo połączę to słowo, to poselstwo z trochę takimi osobistymi też przeżyciami, z osobistą pokutą, ponieważ ja osądziłem swoją duszę, wprowadziłem korektę, a dzisiaj jest czas, żeby tym słowem podzielić się głębiej z wami. Nabożeństwa to nie jest czas, to nie jest studium biblijne, ja zdaję sobie sprawę. Natomiast dzisiaj przejdę z wami przez ten fragment Ewangelii Łukasza, 16 rozdziału po kolei, od 1 wersetu do 13. Zacznę od pierwszych dwóch. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, wersety 1-2. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem nie będziesz już mógł nadal zarządzać. Przetłumaczone jest to zdaj sprawę ze swojego szafarstwa. W Izraelu bardziej rozumiane to było jako zdaj księgi. Amen. Wypowiadam ci umowę. Amen. Zdaj swoje księgi. I teraz, kim jest szafarz? Bo to jest ważne, żebyśmy nigdy nie gubili z tego ze swoich oczu. Szafarz to jest zarządca. Amen. W Izraelu przyjmowało się, to jest w ogóle główny rządca, że to słowo, które jest tutaj użyte, to jest główny rządca, jaki może wystąpić. Czyli szafarz to osoba, która zajmuje się sprawami i własnością innej osoby. To jest bardzo ważne, kochani. Szafarz to jest osoba, która zajmuje się sprawami i własnością innej osoby. To, o co się troszczy, te majątności, to się potocznie nazywa szafarstwo. Czyli jakby schodząc na kanwę spółki z o.o., którą przywołał wcześniej Artur, wyobraźcie sobie, że jest właściciel firmy i on może decydować, czy on zarządza sam, czy on nie zarządza sam. I ustanawia sobie takiego prezesa zarządu, tak? Ten prezes zarządu jest w pełni władny do podejmowania decyzji wewnętrznych i do reprezentowania tego właściciela i tej spółki na zewnątrz. I ten prezes zarządu odpowiada przed tym właścicielem i ewentualnie przed ustanowioną przez niego radą, która ma go kontrolować. Natomiast w obrocie ta spółka to prezes. To szafarz jest tą osobą, która decyduje. Teraz Psalm 24:1 mówi tak. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Wszystko na ziemi należy do Pana. Tu jest nawet napisane, że świat i ci, którzy na nim mieszkają dalej. Teraz zobaczcie. Ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, tak? Czyli Kościół, w imieniu, jest napisane, że w imieniu Jezusa poselstwo sprawują. Tak naprawdę to słowo oznacza, że są w ogóle posłańcami Boga, że są zarządcami Boga, że są Jego szafarzami, że my jako Kościół sprawujemy zarząd w imieniu Boga tutaj na ziemi. My jesteśmy do tego posłani.
Otrzymaliśmy władzę. Ja kiedyś, jak mówiłem poselstwo na temat władzy absolutnej, to mówiłem, co w Izraelu oznaczało takie słowo jak szaliach. I ono nas dotyczy, czyli takiego pełnomocnika absolutnego, który jest uprawniony. Możecie wrócić w ogóle do tego słowa. Czyli otrzymaliśmy władzę i zostaliśmy do tego zadania przyobleczeni też mocą, tak? I teraz za ten zarząd odpowiadasz przed Panem i przed Jego urzędnikami bożymi. Amen. Bo o tym też należy pamiętać, że po to między innymi są urzędnicy Boży. To jest ta rada nadzorcza w tej spółce, która jest tutaj na tej ziemi. I teraz Bóg uczynił człowieka współpracownikiem w zarządzaniu, w administrowaniu, wszystkimi aspektami ziemskimi. Wszystkimi, bo pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, a my jesteśmy szaliach. I jesteśmy Jego reprezentantami tutaj na ziemi, tak? 1 Koryntian 3,9 mówi, albowiem współpracownikami Bożymi jesteście. I teraz ludzie, którzy spinają się o kasę, muszą uświadomić sobie po pierwsze, że nie do ciebie należy ta kasa. Amen. Nie do ciebie ona należy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Ludzie, jak wchodzę głęboko z ludźmi w temat, którzy najbardziej spinają się o pieniądze, to oni o tym zapominają. Zapominają o tym słowie. I niesie to pewne ciężary. Więc po pierwsze, nie napinaj się, nie? To nie twoje pieniądze, to nie twoje domy, to nie twoje majątności, to nie twoje samochody, to nie twoje nagrody, to nie wszystko, to nie twoje te bogactwa. Jesteś szafarzem. To jest pierwsza istotna rzecz, którą w ogóle, żebyśmy mogli pójść dalej w tym słowie, bo to jest dopiero przedsmak tego, co chcę wam powiedzieć, to musimy sobie to uświadomić na starcie, że jesteśmy wszyscy szafarzami, czyli zarządcami, tak? Oczywiście, jesteś błogosławionym synem z urodzenia, nie przez uczynków, tak? My to wiemy. Z nowego narodzenia jesteśmy błogosławionymi synami. Mamy dostęp do wszystkich tych zasobów i poruszamy się tu jako zarządcy. Jako zarządcy. Zarządcy tego mienia, zarządcy tego, co tu jest. To jest ważna świadomość, żeby patrzeć na to z tej perspektywy. Ja lubię od momentu, jak się nawróciłem, lubię sobie czytać historię, biografię różnych ludzi, bożych ludzi. Tych, którzy upadali, tych, którzy nie upadali, tych, którzy odnosili sukcesy, tych, których tam nazywa się upotocznie generałami, bożymi generałami. I wiecie, ja lubię, czasem wprost jest to powiedziane, a czasem trzeba wyłowić trochę z kontekstu tego, co oni mówią. I wielu z nich przyznawało, że lęki finansowe były czymś największym w służbie, co ich zatrzymywało najdłużej. Ludzie widzieli zewnętrzne przejawy mocy. Działały dary. Ludzie uważali, że oni w ogóle wow. A oni spinali się lękiem o finanse. Zobaczyłem taki wspólny mianownik, który jest u wielu ludzi, u wielu takich sług. Oni po latach, kiedy mieli coraz bardziej wypracowaną tożsamość, kiedy oni pozbyli się tych lęków, byli w stanie jakby swobodnie o tym opowiadać. Ale to był ten właśnie pierwszy taki wspólny mianownik. A później zacząłem łapać, że sporo z nich, wypowiadając się, jak już składają świadectwa, jak wychodzili z tego, zaczęło mówić, że pierwszym punktem przełomu był ten moment, kiedy rozumieli, że zaczęli rozumieć, że są szafarzami. Że to było dla nich uwalniające. Uwalniające. Oczywiście oni dalej wprowadzali kolejne zasady, które są związane z finansami, tak? Bo tych zasad trochę mamy, ale to był taki moment przełomu. Bo jednak, kiedy oni wychodzili poza tą świadomość, że są szafarzami, to wychodzili też poza łaskę. Oni się zaczynali spinać. Więc w tym wszystkim chodzi o to, żeby każdy człowiek uświadomił sobie i był w stanie odpowiedzieć, pokaż jak zarządzasz. Amen. Pokaż jak zarządzasz dla Pana. Pokaż. Spójrz na to z tej perspektywy. Z tej perspektywy podejść do tego. Zdaj sprawę, zdaj swoje księgi. Czy w ogóle podchodzisz w ten sposób? Czy cały czas wiecie, bo rozmawiam z ludźmi, słyszę, co się dzieje. Presja, tutaj, tu brakuje, tam załatwić, tam pożyczyć, tu nie ma. Jaką perspektywą patrzysz? Nie śpij, Marek, klepnij go. To ważne słowo. Jak patrzysz? Jak patrzysz na te słowa? Wiecie, bo kiedy
tylko zaczniesz patrzeć z tej perspektywy, wiesz co? Przestaniesz zabiegać o gromadzenie dla siebie. Przestaniesz zabiegać o to, żeby gromadzić dla siebie. Zrozumiesz, że ten pieniądz, który ty masz, to i tak nie jest twój. On i tak nie jest twój. I teraz to ty decydujesz, jak ty go wykorzystasz, tak? A ten pieniądz ma pracować dla Pana. Ma pracować w Królestwie. On ma pracować. On w ogóle ma pracować. Wiecie, on ma pracować. Widzicie, w tym słowie, które jest powiedziane, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Ludzie błędnie to słowo interpretują. Tam nie jest napisane, żeby być biednym. Tam jest napisane, nie gromadźcie sobie. Chodzi o to, aby ty nie gromadził dla siebie na zapas. Nie gromadź, bo gromadzenie jest lękowe. Dlaczego ludzie gromadzą? Bo się boją, że ich braknie. Mówiłem wam wtedy, a propos kielich mój przelewa się. Jeśli ty jesteś tego świadomy, że twój kielich się przelewa, to ty się w ogóle nie spodziewasz czegoś takiego jak brak. Nie ma w tobie tej funkcji gromadzenia. Ja gromadzę, jest przepływ. Przepływ. Mogę wpompować, mogę uruchomić, mogę powołać dzisiaj jakiś bieg, bo dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie za rok, nie za dwa, nie za pięć, jak będę miał. Tak mówią wszyscy. W kościele wszyscy mówią, będę ładował w królestwo, jak się dorobię. I co? I starają się gromadzić dla siebie zapasy. Jak ktoś gromadzi dla siebie zapasy, już wyszedł poza to, że jest szafarzem. Bo nigdzie nie jest napisane, abyś gromadził zapasy. Lękowo. Pieniądz ma być w nieustającym ruchu. W nieustającym ruchu. On ma pracować. On ma pracować. Ale dobrze, wróćmy do tej historii. Na razie widzimy, że mamy zarządcę, który trwoni majątek swojego pana. I teraz 3-7 werset. I rzekł zarządca do siebie samego, cóż pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarząd, odbiera mi szafarstwo. Nie mam siły, aby kopać, żebra się wstydzę, wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę już usunięty, gdy skończy się okres wypowiedzenia. Wezwał dłużników swojego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego, ile winieneś panu memu? A ten odrzekł, 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc, weź zapis swój, siądź szybko i napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ile jesteś winien? A ten odrzekł, 100 korsów pszenicy. Rzekł mu, weź zapis swój i napisz 80. Co robi zarządca w obu tych przypadkach? Jest na okresie wypowiedzenia. Wie, że jego czas się skończył. Co on robi? Okrada swojego pana. Świadomie okrada tego, który go zatrudnił. Tak? Jest na okresie wypowiedzenia i w ostatnich swoich decyzjach pozbawia go części zysku, pozbawia go części zapłaty, pozbawia go części wierzytelności, która mu się należy. Jemu się to należy. A ten człowiek okrada go. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że ten człowiek fałszuje pokwitowania, fałszuje faktury, fałszuje rachunki. Co robi? Manko księgowe. Nie zgadza się w towarach. Bilans się nie zgadza. Pan coś kupił, sprzedał, jest należność za to, a ten zrobił rachu-ciachu, połowa należności. Nie? Idzie dalej. Robi manko. Tak? To jest bardzo ważne, żebyśmy to widzieli. I teraz widzimy więc zarządcę, który po ludzku zachowuje się, powiedzieliśmy po ludzku, no bardzo niegodziwie. No tak? No tak, taka jest ocena tej sytuacji. No niegodziwie. Mało tego. Za takie zachowanie w Polsce jest odpowiedzialność karna. W najlepszym wypadku, jeśli byłaby niska szkodliwość czynu, to są prace społeczne, na przykład na paluchu, a można by było bezpośrednio do paki się załadować po czymś takim. Nie? To robi zarządca pana
swojego, tak? Mało tego, że trwonił jego majątek, to jeszcze w ostatnich dniach okradł go i zrobił wałek księgowy. No i teraz przejdźmy do Ewangelii Łukasza dalej, do 8 rozdziału, przy 16 rozdziału 8 wersetu. No bo to jest ciekawe. I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Chcę, żebyście dobrze zrozumieli tą sytuację. Jest Pan. Zatrudnia zarządcę. Ten trwoni jego kasę. Ten mówi, koniec tematu. Ten jest 8, bo to jest od 1 do 13, teraz 8 czytam. Nie, 16 rozdział cały czas. Trwoni jego kasę, jest na wypowiedzeniu, okrada go i Pan co robi? Pochwalił nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił. Powiedzieliśmy sobie, że ludzka ocena jest co najmniej, no niegodziwość nastąpiła tutaj jakaś, nie? No niefajnie postąpił taki czyn, tak? Może trzeba go do prokuratury zgłosić, bo jest odpowiedzialność karna za to. Ale Pan patrzy inaczej. Jaka była ocena tej sytuacji przez Pana? Jednoznacznie pozytywna. Jednoznacznie pozytywna. Tu nie ma ale. Jednoznacznie pozytywna. Pan go pochwalił. Pochwalił Pan tego człowieka. Piękna rzecz tutaj nam zaszła po ludzku, co? Pan zostaje okradziony i chwali tego, kto go okradł, tak? Pan był świadomy tego, co zrobił zarządca. To nie jest tak, że ktoś mu nie powiedział. On nie wiedział. On był tego świadomy. I się z tego ucieszył. Czy to oznacza, że Pan jest chory psychicznie? No, można by było mieć taki wniosek, nie? Chory psychicznie Pan. Stracił w ogóle orientację, jest odklejony. A może chcą zwrócić naszą uwagę na coś innego, niż się rządzi prawidłami tej ziemi. Może na coś innego, co jest nam wpajane wszędzie dookoła i w szeroko rozumianym kościele. Może coś innego chce zaakcentować. Może Pan widzi to, że Kościół jest wykastrowany w sprawach finansowych. Że Kościół się boi pieniądza. Ucieka od problemu, ucieka od tematu. I może chce pokazać, żeby spojrzał nieco inaczej na to. Żeby spojrzał, że pieniądz jest narzędziem. Narzędziem. To nie jest Bóg. To nie jest Bożek. Ale to jeszcze o tym chwilę powiem. Więc za co Pan pochwalił tego swojego zarządcę złodzieja, mówiąc po ludzku? Za co On go pochwalił, tak? Za to, że ten człowiek pojął w końcu. Poprzez, on pojął, czym jest pieniądz i do czego on służy. Zaraz to rozwiniemy sobie dokładnie. Ale on to zaczął pojmować, tak? Zaczął pojmować to, że pieniądz jest narzędziem. Że człowiek nie tylko może, ale i powinien, odrodzony z Bożego Ducha człowiek, i zaraz wam to udowodnię, powinien zmieniać rzeczywistość pieniądzem. Amen. Powinien to robić. Nie powiedzieć, a mnie to nie dotyczy. Powinien to robić. I zaraz w tej wypowiedzi zobaczycie słowa Jezusa dalej, tak? Ale tu tylko przypominam kaznodzieję Salomona 10:19. Pieniądz umożliwia wszystko. Amen. To są rzeczy, które są ze sobą cały czas spójne. I teraz zobaczcie jedną rzecz. Większą wartość w oczach Pana ma zrozumienie, czym jest pieniądz i do czego on służy, i aktywne używanie pieniądza, obracanie nim, nawet jeśli dokonuje się to poprzez kradzież, niż religijne, moralne czy jakiekolwiek inne humanistyczne wycofanie i pytanie, nie, ja tego nie dotykam. Większą wartość ma. Nie, większą wartość ma to, że ty zrozumiesz, do czego on służy i zaczniesz to robić. To jest kompletnie niereligijne, to jest kompletnie niemoralne. Amen. Niemoralne to jest kradzież, to jest kodeks karny. Kodeks karny za to, co jest. Religijni ludzie tego nie widzą, ale zaraz pokażę, które oni wersety z tej historii akcentują. Dokładnie. Ale kompletnie nie rozumieją serca Boga w tym temacie. On mówi, zrozum to,
pochwaliłem to, że mnie okradł, bo zaczaił, że może. Dokładnie. Amen. To tak zgrzyta mi to. Tak, wiecie, jak to tak? To nie do pracy, do szefa, tylko uśmiechać się, szefie. W tym roku 10% podwyżki mogę. Pan mi błogosławi, wyjdę świadectwo w kościółku, złożę. W tym roku, bracia i siostry, pan mi pobłogosławił. Inflacja była 6%, a ja dostałem podwyżkę ponad inflacyjną, dostałem 8%. Pan jest wielki, pan mi pobłogosławił. A może inaczej spójrz na to wszystko. Może trzeba w ogóle otworzyć oczy. Słuchajcie, ja ten wersety znałem. Ale skoro Bóg to do mnie powiedział teraz, to znaczy, że też trochę odpłynąłem od tego. Napomniał mnie tym. Otworzył mi z powrotem oczy. I wiecie, w ogóle też tak, jest takie określenie. Nie wiem, czy słyszycie, ja to bardzo często się ocieram w środowiskach okołokorporacyjnych. O robić coś po Bożemu. To jest słowo z piekła rodem. Z samego dna. Robić coś po Bożemu, to znaczy robić coś według moralności, dokładnie, według uczciwości dokładnie tego świata. Ja czasami pytam ludzi, a co ty rozumiesz przez to? Możesz mi wyjaśnić, zrobić coś po Bożemu? Bo Pan pochwalił, złodzieja Pan pochwalił. Złodzieja Pan pochwalił. I nie było w tym podtekstu. Nie było. Na co innego patrzy Pan? O, a przykazanie nie kradnij, no nic nie czaisz. Nic nie czaisz. Pan poprzez to słowo daje jasną wskazówkę o błędzie, który jest w Kościele. Że synowie tego świata są cwańsi, przebieglejsi, a Kościół, tak jak powiedziałem, że jest wykastrowany w sprawach finansowych, ale tak być nie powinno. To jest błąd. To jest błąd. I tu tak naprawdę, kochani, zaczęło się miejsce mojej pokuty i powiem wam, z czego musiałem pokutować. Z ramy, którą sobie nakreśliłem w sprawach i standardach finansowych. Miałem ramę. Właśnie co można, co nie można. Nawet jak tego nie definiowałem, ale dopiero jak zacząłem pracować nad tym słowem, a trochę w nim ponurkowałem, bo jak Pan coś do mnie mówi, to jest dla mnie ważne. Więc uświadomiłem sobie, że tak, ja też miałem swoje po Bożemu. Tak. Miałem swoje. Szersze granice niż ci, którzy tam, powiedzmy, ze świata mówią. Trochę inne granice, ale były granice. Były granice. Ja to mówię o tym, wiecie, że to jest taka moralność finansowa. Moralność finansowa, tak. Zobaczcie jedną rzecz. Żydzi, Izrael, nie ma z tym w ogóle problemu z rozumieniem tego słowa. Amen. Tego, co tu dzisiaj Amen. Mówimy. To Kościół ma problem. Chrześcijanie mają problem z tym. A Izrael nie ma i ma kasę. I wszyscy im tej kasy w ogóle też zazdroszczą. Nie? Patrzą na nich spod byka, ale oni rozumieją, do czego służy pieniądz. Oni rozumieją, że tu jest Jahwe, ale oni rozumieją, gadają z tobą i wiedzą, jak użyć tego pieniądza. I nie traktują tego, że to jest niemoralne, nieetyczne, że Jahwe ma coś do tego. Nie! Jahwe dał mi siłę do zdobywania bogactw. Amen. A Kościół, przekroczył granicę moją. Był zbyt ofensywny w tej rozmowie. Zbyt ofensywny. Trzymaj dystans, bracie. Wiesz, tak o pieniądzach to się nie rozmawia. To jest taka... Powinniśmy się uczyć też od Izraelitów. Ale coś wam powiem teraz. Powiem wam, mówiłem to wtedy w czwartek na modlitwie, jak od tego czasu, od 5 tygodni, wygląda między innymi mój czas odosobnienia, kiedy koncentruję się na tym słowie. Był czas, kiedy sobie je czytałem, analizowałem. A teraz moja modlitwa tym słowem polega na tym, że włączam sobie wszystkie dostępne materiały na YouTubie, gdziekolwiek i reportaże o różnych ludziach, którzy osiągnęli różnego rodzaju sukcesy finansowe. Bez względu na to, czy oni są traktowani jako osoby moralne, czy nie. Bez względu na to, słuchajcie, czy część z nich siedzi w więzieniach. Część z nich jest traktowanych jak bogowie. Część są wielkimi celebrytami. A ja se słucham ich historii, jak oni podchodzili do pieniądza i patrzę, czy moralność finansowa moja mi kwiczy, czy mi nie kwiczy.
Bo jak mi kwiczy, to mówię, okej, rozumiem, Panie, co mówisz do mnie. Amen. Rozumiem, co mówisz do mnie. Postawiłem tu swoją ramę. I teraz naprawdę, tak wygląda czas mojej modlitwy. Włączam sobie, czytam sobie, jak oni budowali, czym oni się kierowali, jakie zasady oni mieli w ogóle. Aha, i to mnie poszerza, to jest modlitwa. To Pan mi otworzył oczy, że mam ramę. Więc wiecie, jak ja to zrozumiałem, że Bóg do mnie mówi i że mam ramę, to ja wiedziałem, że ja muszę zbadać dokładnie te tematy. Mi to nie obchodzi. Czy to są skandaliści? Co to znaczy skandaliści? Przecież dzisiaj, gdybyśmy postawili tutaj skład sędziowski i przytoczyli tą historię tego szafarza, który okradł Pana, wezwali dwóch świadków, to on by poszedł siedzieć. On by był skandalistą. Dokładnie. A Pan go pochwalił. Mamy kompletny rozjazd. Kompletny rozjazd z prawidłami tej ziemi i z tym, co się do nas wpaja, co jest w ogóle po Bożemu, a co nie jest. Co nie jest po Bożemu, nie? Wiecie, ja wcześniej pewne rzeczy w ogóle w ramach mojej ramy odrzucałem, bo one mi się wydawały na starcie, że one nie są święte. Wiecie, to jest taki właśnie mechanizm, nie? Taki, no nie, one nie są święte, ten o, to taki to, gangus. Nie są święte. A teraz się uczę. Amen. Teraz się uczę. Teraz jestem otwarty. Nie będę szedł dalej. Nie będę wymieniał nazwisk, bo to się jednak nagrywa. Ale powiem tak. Zachęcam was wszystkich na przykład, jako lekturę obowiązkową dzisiaj. Jeśli posłuchacie tego słowa i chcecie naprawdę na tym popracować, obejrzyjcie sobie taki film, który tytuł nazywa się Merging Call, a po polsku chciwość. Włączcie to. Być może widzieliście ten film. Ale tak, bardzo dobry film. Jeremy Irons w ogóle, bardzo dobry, fabularny, amerykański film. Ale obejrzyj ten film wieczorem, jak już wrócisz do domu, ze świadomością otwartej Ewangelii Łukasza, 16 rozdziału. Popatrz na to, co Jezus tutaj mówi do Kościoła i obejrzyj ten film. Dlatego, że bardzo często od razu nakładana jest tam Jeremy Irons gra rolę prezesa, on się pojawia dopiero praktycznie w drugiej połowie filmu. Ludzie mają tendencyjny sposób oceny. Weź spójrz na to inaczej. Ja naprawdę, moja modlitwa ostatnio polega na tym, że ja włączam sobie tego rodzaju materiały i ja patrzę, co we mnie kwiczy. Patrzę, gdzie są granice. Ja patrzę, mówię, co ty chcesz, Boże, do mnie powiedzieć? Na co ty chcesz zwrócić uwagę? Więc merging call albo chciwość, naprawdę, zróbcie to od razu. Chodzi o to, żeby to się nie uleżało. Dlatego jeśli będzie dzisiaj przestrzeń, wygospodarujcie te półtorej godziny i to obejrzyjcie. Zderz tę sytuację ze swoją moralnością finansową. W ogóle zobacz, w jaki sposób oceniasz poszczególne osoby w tym filmie. Bo takich osób do oceny tam będziesz miał dużo. Będziesz miał różne szczeble. I teraz zastanów się, jak będziesz ich oceniał, dlaczego ich oceniasz w ten sposób. Na co zwracasz uwagę? Na co patrzysz? Jakie mechanizmy zachodzą w tobie? Nie idź mainstreamem, który płynie. Tylko przyjrzyj się dokładnie. I teraz przechodzimy do 9 wersetu. I teraz Jezus mówi dalej. Tak? Powiedział tą przypowieść i teraz mówi do swoich uczniów. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. To jest przetłumaczone tak, ja zaraz wam to pokażę i trochę więcej. Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Ja wam przeczytam jeszcze inne tłumaczenia, później wyjaśnię, bo to jest też w ogóle, te tłumaczenia są trochę złe. Biblia Tysiąclecia mówi, ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. A z kolei tłumaczenie żydowskie, używajcie światowego bogactwa, aby pozyskiwać sobie przyjaciół. To jest pewne, ale chodzi mi o tą końcówkę, która często u ludzi powoduje lękowe myślenie, że tu chodzi o dostanie się do nieba, tam do wejścia w ogóle do wiecznych przybytków. To jest źle przetłumaczone. Bo tak naprawdę tu jest użyte jako wieczne słowo aionios, które pochodzi od słowa aion, które oznacza wiek jako epokę, świat, życie obecne, doczesność czy pokolenie. Więc w tym 9 wersecie prawidłowe tłumaczenie tego, co mówi Jezus,
do swoich uczniów, już kończąc tą historię, tak? Skupił na nich swoją uwagę. Pokazał im Pana, pokazał im nieuczciwego zarządcę i tego, jak Pan go pochwalił. I teraz mówi, róbcie sobie przyjaciół poprzez używanie pieniędzy, aby gdy skończycie, oni przyjęli was do swoich domów, do swoich biznesów, do swojego życia. Tak, jak myślał ten zarządca, kiedy powiedział na początku tej historii, wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. Co tu mówi Jezus? Co On tu mówi? Weź tego nie spłycaj, proszę Cię. Nie spłycaj tego, co tu jest powiedziane. Kupuj sobie przyjaciół. Kupuj sobie przyjaciół. Wiesz, co to też oznacza? Dawaj łapówki. Dawaj łapówki, ile wlezie i kupuj sobie przyjaciół. To mówi Pan. Zrozumcie. Religia generalnie nie wytrzyma. O, gdzie tam, co tam, co tam. W ogóle w prawie było napisane, żeby nie brać łapówek. Ale tu jest w ogóle kupuj przyjaciół. To znaczy używaj pieniędzy, żeby pozyskać przyjaciół. No co to znaczy? No kupuj sobie ich kasą. Używaj, to jest narzędzie. Narzędzie. Wchodź w różny sposób kasą. Ludzie, czytacie, jak się dokonywały krucjaty w Afryce? Grube miliony dolarów ci wielcy usługujący płacili, aby wjechać do takiego kraju. A jak dzisiaj byś wjechać chciał do Sudanu? Że pojedziesz na ewangelizację, rozstawisz namiot i dostaniesz kulkę w łeb na dzień dobry i się skończy twoja służba. Musisz spotkać się z właściwymi ludźmi, a po drodze ileś etapów opłacić, żeby cię dopuścili do króla i uzgodnić z nim, jaki poziom kasy wyładujesz mu i on ci powie, to przez ten tydzień nie będziemy do was strzelać, bo nas guzik obchodzi, czy tam sobie kogoś nawrócicie, czy nie, do nas się kasa liczy, nie? I ty musisz to rozumieć. I masz przyjaciela z Sudanu. Masz przyjaciela za 5 milionów dolarów. Może mało, może mało, może trzeba ze 100 sypnąć. Ale zrozumcie, tu o to chodzi. Tu o to chodzi. Ludzie myślą, Bóg mi otworzy drzwi do Sudanu. Właśnie ci otwiera, że masz mieć kasę i masz dać łapówkę. Masz sobie kupić przyjaciela w Sudanie i zrobić tam krucjatę. Ale właśnie w ten sposób, myśląc. Nie spadnie manna z nieba, nie spadnie 5 milionów dolarów, nic innego się nie wydarzy. Masz siłę do zdobywania bogactw. I masz tą informację teraz. I teraz ty zarządzasz, szafarzu mój, na tej ziemi. Zarządzasz moim mieniem, zarządzasz generalnie. Zacznij patrzeć z tej perspektywy, zacznij mieć w ogóle tego rodzaju pragnienia. Odrzuć od siebie lęki i idź. Kupuj przyjaciół. A przecież w przyjaźni to mówili o to, że to chodzi o miłość, bezwarunkową miłość. Za dużo harlekinów. Za dużo. Za dużo. Przecież zobaczcie, to nie jest Ewangelia według Michała Korgola. Przecież masę oczy, ludzi by chciało oczy wydrapać za te słowa. To przecież to Jezus powiedział. To jest Ewangelia Łukasza. 16 rozdział, 9 werset. Kupujcie sobie przyjaciół, po polsku tłumacząc, tak? Buduj zależności finansowe. Buduj je. Buduj. Zobaczcie, mówię o tym dlatego, że uświadamiam sobie, mi się wydawało, że ja jestem w tym absolutnie wolny, a jak widać, Bóg miał inne zdanie, skoro mnie upomniał w tym temacie. Ale ja rozumiem, że w ogóle Kościół to się cholernie tego boi. Że pieniądze to jest taka rzecz w ogóle, tutaj my mamy, my śpiewamy, my się modlimy, my coś robimy, ale te pieniądze są tak jakieś z boku, taki przeszkadzający temat trochę, nie? Lepiej, żeby tak w ogóle nie ruszać. A czytaliście, dar otwiera serce, tak? Dar. Łapówka to też dar. Naprawdę, musimy, wiecie, tyle zostało zasiane w tym kraju i w chrześcijaństwie religijności, że musimy się mocno odmurzyć. Mocno. I naprawdę, zachęcam was dzisiaj, obejrzyjcie tę chciwość, ten merging call z perspektywy tej historii i popatrzcie w ogóle, co w was zgrzyta, jak tych ludzi osądzacie, więc używaj tego wszystkiego jako narzędzia w swoim życiu. Bo generalnie do tego są pieniądze. No bo do czego są pieniądze? Bo jak zaczniemy je gromadzić dla siebie, tak? No to już w ogóle zapomnieliśmy, że jesteśmy szafarzami. No to jakieś cele nam się rozjechały. I teraz zobaczcie dalej. 10, 12 werset.
Bo ludzie często wyrywają ten fragment, na przykład wyrywają ten werset, który przeczytam teraz, w zupełnie innym kontekście. Ale cała ta wypowiedź Jezusa, od 1 do 13 i dalej, ja się zatrzymam na 13, bo to można uznać za jedno, można ją kontynuować dalej, to jest jeden tok myślowy. To, co teraz Jezus mówi, kto jest wierny najmniejszej sprawie i wielki jest wierny, dotyczy właśnie tego, co przed chwilą powiedział o pieniądzach. Powiedział, że masz kupować sobie przyjaciół i masz być wierny w tej najmniejszej sprawie. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielkie jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielkie jest niesprawiedliwy. I teraz zobacz, jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, szafarzu, któż wam poruczy rzecz własną, waszą rzecz? Co to znaczy być wiernym w niesprawiedliwej mamonie? No to właśnie znaczy być świadomym tego, co powiedziałem i żyć w ten sposób. I działać w ten sposób. Jesteś wierny w tej mamonie, że ty wiesz, po co ona jest. Ty wiesz, jak ty masz jej użyć. Ty wiesz, że ty możesz z nią zbudować łańcuch zależności. Że ty w ten sposób możesz dojść, szerzyć królestwo w różny sposób, w wszelakiej formie. Nie chcę zamykać teraz tego. Czyli być świadomym, że pieniądz umożliwia wszystko i korzystać z tego pieniądza we wszelaki sposób, prowadzący do zyskiwania nim przyjaciół. Zobaczcie, tyle lat słyszeliśmy generalnie z różnych miejscach, tak, że to nieetyczne, bezbożne. Tak naprawdę, że to jest takie podprogowe przekazywanie, że właśnie powinieneś być kastratem finansowym, takim frajerem finansowym. Taki uczciwy, taki uczciwy. I to od razu się tak wyobraża, tak jak sobie myślę o takiej sytuacji, że wiecie, nie, jest prezydent USA na przykład i dzwoni do niego prezydent Chin albo Rosji, nieważne, nie? I dzwoni, słuchaj, to nie tam, bijemy się, jaką masz strategię na mnie? A chrześcijanie mają taką, że on staje i powie, no wiesz, bo ja z Bogiem żyję, więc ja prawdę mówię, więc powiem ci, nakierowałem tutaj okręty, tutaj mam to, tutaj mam to, tutaj mam to. Tak chrześcijanie myślą, że to wtedy on jest po Bożemu zadziałał. Ma być strategiem cwanym. Ma kupić sobie przyjaciół, a tego w ogóle wysiodłać całkowicie. Ma użyć kasy do tego. Bo zna swoje intencje i wie, kim jest. A intencje są kluczem. A nie prawdomówność. Ja ci powiem wszystko teraz. Powiem ci teraz, bo wiesz, ja powiedziałem w kościele, że będę mówił tylko prawdę, ja ci wszystko teraz powiem. Wszystko. I diabeł. Fu! Kop w łeb centralnie. Tu jest napisane, że kto jest wierny w cudzej sprawie, pieniądze nie są twoją sprawą. Są cudzą sprawą, są pańską sprawą. Jesteś szafarzem, jesteś zarządcą, więc musisz mieć zdrowy stosunek do pieniądza jako narzędzia, które umożliwia wszystko. Ja naprawdę powiem wam, że w ciągu tych 5 tygodni coś ze mnie spadło w takim znaczeniu, że ja zrozumiałem, że Boże, ja naprawdę byłem taki bardzo umoralniony. No wiecie, z wykształcenia prawnik, jakaś tam grupa ludzi, pewne środowisko rozmów, no to pewne rzeczy dopuszczasz z automatu, pewne rzeczy nie dopuszczasz. Nawet jak sobie nie uświadamiasz. A teraz tak patrzę, mówię, dlaczego nie dopuszczam? A dlaczego jak nie dopuszczam? Bo co? Bo kto tak powiedział? Na studiach? Tak powiedzieli, żeby tak robić? Filipian 2:4. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I 1 Koryntian 4:2. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Chcemy większych rzeczy w życiu? Słuchajcie, no w tym słowie jest napisane, tak? To mamy być wierni w zarządzaniu tym pieniądzem. W tym mamy być wierni. To jest pierwszy obszar, kto w najmniejszej sprawie kontynuuje swoją wypowiedź Jezus. Mówi o tym, kupuj sobie przyjaciół i kto w najmniejszej sprawie jest wierny, będzie i większych wierny. To trochę otwiera oczy do tego, jak bardzo nie wykorzystujemy, nie budujemy zależności finansowych. Ja też myślałem, słuchajcie, po swoim nawróceniu, że to takie diabelskie. Że to właśnie tylko tak chory świat może, wiecie, tak działać. Ale to Jezus nakazał tak czynić, nie? To jest Jego, to jest Ewangelia, która powtarza Jego słowa. Przez naocznych świadków. Nie? I teraz zobaczcie, mamy paradoks. Świat to stosuje, a Kościół jest
zalękniony, wykastrowany i się tego boi. Wiecie, o co chodzi z Kościołem? Kościół chce być świętszy od Jezusa. Kościół chce być świętszy. Postawić granice. Ale nie, to wiesz, to jest nieetyczne. A Jezus życia nauczał, a nie etyki. On nie wprowadzał takiego przedmiotu. To w szkole opozycją do religii jest etyka. Ale Jezus, nie, Jezus życie przyniósł i prawdę. Wiecie, i to jest tak naprawdę to, co mówię teraz. Dowód na to, dowód to jest na to, że szeroko rozumiany Kościół wielbi moralność, a nie Jezusa. Moralność siedzi na tronie. Że ja jestem taki w porządku, bo ja bym nie okradł mojego Pana. Jestem przez to lepszy. W tych prawidłach się będę poruszał. I teraz ten werset 13. Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. I to jest cały czas ta sama jedna wypowiedź. I przez wiele lat diabelskie kłamstwo i słabość Kościoła, bo te rzeczy są połączone, że Kościół słucha diabelskich teorii, wykręciło wszystko na odwrót. Ludzie myślą, że jak będą postępować właśnie tak, jak przed chwilą powiedziałem, czyli świadomie wykorzystywać pieniądz do budowania relacji, to że oni wtedy służą mamonie. Zobaczcie, takie pierwsze wrażenie, nie? Ludzie tak myślą, że o, jeśli ja teraz z kasą pójdę tutaj w ogóle, wiesz, tu, hono, przemo, tu masz w ogóle 200, tam pójdziemy, otworzysz mi drzwi generalnie, ty mi otworzysz drzwi, tam dam tysiaka, tam coś zrobię, w ogóle tu później zadzwonię, zbuduję. Mamonie, służę, tylko pieniądze, ma w oczach pieniądze, oni tam w kościele mocy, to tylko pieniądze i pieniądze. Pieniądze tylko. Pieniądze. Tylko Jezus mówi rzecz kompletnie odwrotną. To nie jest to, że to jest, że się rozjeżdżają te drogi, to jest w drugą stronę. Bo to jest zero-jedynkowe. Co znaczy służyć Bogu, co znaczy służyć mamonie. Nie? I właśnie mamonie służysz między innymi wtedy, kiedy napinasz się, że to jest twoja własność. Że ty ją musisz gromadzić dla siebie na te trudniejsze czasy, wiesz, przechowywać na czarną godzinę w swoich spichlerzach. Nie? Wtedy jesteś sługą mamona. Wtedy jesteś sługą diabła, zalęknionym człowiekiem, który w ogóle muszę przetrwać. Ale Bogu możesz służyć skutecznie tylko wtedy, kiedy masz zdrowe podejście do pieniądza. Zdrowe, niemoralne. Zdrowe. Narzędzie. Nic wielkiego. Jak młotek, jak krzesełko, pieniądz. Pieniądz, narzędzie w życiu. Jedno z. Narzędzia są generalnie po to, żeby je używać. Jak idziesz do sklepu narzędziowego, to zazwyczaj nie kupujesz narzędzia po to, żeby je mieć, tak? Tylko żeby do czegoś użyć to narzędzie. Potrzebne ci jest do czegoś, nie? Więc kiedy boisz się o pieniądze, nie służysz Bogu, tylko mamonie. To jest bardzo ważne. Kiedy boisz się o pieniądze, służysz mamonie. Kiedy cały czas gromadzisz w swoich spichlerzach na tą czarną godzinę, to nie służysz Bogu. Służysz mamonie. Jesteś nią zniewolony. I teraz, kiedy nie pozyskujesz pieniędzy przyjaciół, to nie służysz Bogu, tylko mamonie. Zgodnie z tym słowem, kochani. Bo no nie podchodzisz do pieniądza jako do narzędzia, nie? Tylko co zrobiłeś? Posadziłeś je na tronie. Ten pieniądz bardzo często, on jest właśnie posadzony na tronie, że on jest jakimś takim szczególnie ważnym. Szczególnie ważnym. Pieniądzem nie zburzysz ściany. Zrobisz to młotem. A relacje, przyjaciół, kupisz pieniądzem, nie młotem. Bo młotem zabijesz. To nie będziesz miał żadnej relacji, po prostu. Inna relacja, inne narzędzie, nie?
I teraz chodzi o to, że tu nie ma znaczenia, czy ktoś jest biedny i zadłużony po uszy, czy ma kupę kasy. To nie ma znaczenia w ogóle, bo tu chodzi o ten niewłaściwy stosunek do pieniądza i uczynienie z niego bożka. I teraz zobaczcie, bożka, swoje bożki można wychwalać, mając właśnie kupę kasy, gromadząc, lękowo gromadząc i tak służyć mamonie, tak? A można tak naprawdę przed nimi drżeć. Możesz mieć bożka, przed którymi drżesz. I masę kościoła, biednego kościoła, drży przed tym bożkiem. Drży. Ojejku, pieniądze. Oni znowu pieniądze. Pieniądze. Dosyć pieniądze. Chodzę na ewangelizację. Pieniądze. I właśnie ci, którzy są permanentnie biedni, oni nie chcą tego słuchać. Oni mówią, że ale to przecież, wiesz, w życiu chodzi o miłość. To nie ma znaczenia. To miłość nam to wyłożyła. Miłość posadziła swoich uczniów, opowiedziała tą historię, uderzyła w ich moralne podejście i powiedziała, co oznacza być mu najwierniejszym w małej sprawie. Nie w wielkich, w małej. Zrozum, czym jest pieniądz. I teraz wiele osób nie będzie chciało się konfrontować z tym słowem. Z automatu, czyli wiecie, z lęku właśnie powiedzą, że to jest antychrystyczne. Zobaczcie, to jest to, co ty mówiłeś, Artur, na początku w ogóle, jak my odpłynęliśmy od Chrystusa. Że ludzie mówią, nie, to nie po Bożemu. Nie po Bożemu okradać kogoś innego. Nie po Bożemu dawać łapówki. To świat daje łapówki, no bo mądry. Bo wie, co robi. Wie, że może budować zależności w ten sposób, tak? Czy kto tu jest bardziej posłuszny słowu? Świat. Świat bardziej wierzy Jezusowi niż Kościół. Taka jest prawda. Kochani, jest ogromny rozjazd między prawdziwym Jezusem a trendami we współczesnym Kościele. I musimy zdawać sobie sprawę, bo to wszystko krąży wokół nas. To tak próbuje się właśnie przebierać, że to jest ładne, fajne, poprawne, nie? Ale co ma w swojej istocie? Naprawdę, ja bardzo chcę, żebyście dzisiaj zobaczyli tego merging cola, tę chciwość i po prostu z otwartym sercem, w świetle tego, co powiedziałem wieczorem, po prostu półtorej godziny. I zobaczcie, ja nie mam tutaj żadnej kasy za to, że ja polecam ten film. Chociaż w świetle tego słowa, to fajnie by było, żebym miał, nie? I nie byłoby w tym nic złego. To się czasami mówi, że o nie, to wiesz, nie weźmiemy tego coacha na prelekcję, bo on lokuje produkty, za które ma kasę. Mądry człowiek. Mądry człowiek. W tym wypadku akurat jeszcze mi nie płacą, ale poprawię się następnym razem, nie? Ale chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. To, co wam powiedziałem, to już takie moje przemyślenie sobie w ogóle obserwuję pośrednio związane z tym, co powiedziałem teraz. To jest moje, osobiste. To, co przed chwilą wam powiedziałem, to jest pańskie, to jest tak i amen, to jest prawda Boża. A teraz powiem wam, że patrzę tak, co się dzieje w internecie i myślę, że w ogóle mam takie przemyślenia na temat dużych kościołów. Takich licznych kościołów. Wiecie, uważam, że to jest jedno z największych zwiedzeń współczesnych czasów. Wielkie kościoły, o których się mówi, że jest to jedno z większych zwiedzeń. I podam wam kilka argumentów. Jezus przed swoim zmartwychwstaniem nie zbudował dużego, licznego w ogóle kościoła i nie zabiegał o to. Robił rzeczy wprost przeciwne. Zauważyliście, żeby kiedykolwiek Jezus chodził i mówił ludziom takie rzeczy, żeby łechtały ich uszko? Jak było rozmnożenie chleba, tam było ile? 7 tysięcy przy pierwszym? Mężczyzn, nie? Wszyscy najarani, bo zjedli. Nie? Ale gdy szedł na krzyż, to była przy nim tylko garstka ludzi. Po jego zmartwychwstaniu, czyli po największym z cudów, też nie zbudował licznego, wielkiego kościoła. Kiedy było w niebo wstąpienie, w Jerozolimie zostało 120 osób, które wyczekiwało spełnienia jego obietnic. Kiedy w Dziejach Apostolskich czytamy szczególnie te pierwsze głoszenia Piotra i że tam pierwszego dnia nawracało się tyle czy tyle tysięcy osób, ale jednak później, kiedy było rozproszenie Kościoła, to wcale nie było tak dużo chrześcijan. Nie było ich tak dużo w systemie uczniostwa. To Ewa ostatnio mówiła na temat gleb
które to pada. A kiedy byliśmy w Efezie, 2 lata temu z Julitą, ja miałem takie wyobrażenie, duży kościół w Efezie, że jak wjedziemy do Efezu, no to w ogóle tam wszędzie w ogóle znaki tego Pawła. Nie. Tam są wszędzie znaki Heraklita z Efezu, który działał tam 400 któryś rok przed naszą erą. Więc co, ten kościół może i był największy, ale to nie było tak, jak my dzisiaj myślimy, że nie wiem, 10 tysięcy osób na jednym zgromadzeniu. Wiecie, jaką widzę zależność? Że im większy dzisiaj kościół i bardziej liczebny, tym mniej głosi Ewangelię. Albo robią to, co robił Kościół katolicki. Co robi Kościół katolicki? Nie wiem, czy zauważyliście. Głoszenie Ewangelii w Kościele katolickim nazywa się msza zwiastowanie. Zwiastowanie. Oni się w kościele robią mszę i co? I przyjdą do nich ludzie? I to samo robią teraz duże kościoły. One już mają fajną oprawę. Mają fajną oprawę, wiecie. Oni już są na wyższych poziomach niż głoszenie z ulicy, nie? Weź, to nie działa. My tu zrobimy, wiesz, tu światła, tu głośnik, tu zrobimy, tu będzie wszystko ustawimy, nie? Zrobimy w ogóle spotkanie dla kościoła ewangelizacyjne. My głosimy Ewangelię. Jakoś was tak nie widać. I wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo ja znam przywódców kościelnych, znam, którzy byliby się w stanie zgodzić z tym, co powiedziałem teraz. W rozmowie, z tym, co powiedziałem dzisiaj, wyłożyłem tą Ewangelię Łukasza, 16 rozdział. W rozmowie w cztery oczy. Ale nigdy w życiu nie powiedzieliby tego w kościele. Nigdy. No co ty? Ja nie mogę powiedzieć takich rzeczy, bo ludzie by mi uciekli z kościoła. Lepiej głosić pół prawdy, ćwierć prawdy, czy inne gówno prawdy. Tak naprawdę. Bo co? Utrzymuje siebie i tych ludzi w ułudzie, że mamy duży kościół, społeczność, robimy rzecz pańską, ważną rzecz, nie? A tak naprawdę to są, wiecie, zalęknięci, kurcze, ślepi hipokryci, czyli którzy trzymają ludzi w więzach słabości. Trzymają. Ja nie mam na to zgody. Ja powiem wam, że im dłużej żyję i tak patrzę na to, to mam w ogóle... Brzydzę się tym całym blichtrem takim. Brzydzę się tym w ogóle, jakbym wysypkę miał na to. Po prostu to nawet się nie chcę o to ocierać. I będę głosił prawdę, będę szukał uczniów i tak do końca. Amen.